Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ja będę miał pytanie do pani minister reprezentującej rząd. Szanowni państwo, tu pan poseł Szamałacha przywołał dane z roku 2010 i są to dane pochodzące z Ministerstwa Finansów, a więc dane zapewne prawdziwe. Pan ma na myśli tę relację pomiędzy przychodami z sektora finansowego i pozostałego sektora gospodarki, a więc w proporcjach 60-40 i obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w relacji 80% ta realna część gospodarki, zaledwie 20%, a nawet 18% sektor bankowy. Czy Ministerstwo Finansów tej dysproporcji nie widzi? W jaki sposób chcę tę dysproporcję złagodzić? Pan poseł Szałamacha opisał proceder obniżania w sposób zasadniczy zysków czy dochodów sektora bankowego, głównie tych podmiotów zagranicznych, na które minister finansów nie ma wpływu do tej pory. I jest pytanie, dlaczego państwo nie chcecie skorzystać z instrumentu, który daje na to wpływ? I wreszcie, już panie marszałku, kończę. Mówiąc szczerze, jestem zszokowany postawą zarówno Platformy Obywatelskiej, może mniej, ale Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli państwo martwicie się o los, o przyszłość banków, a nie martwicie się o los Polaków, do których sięgnęliście im do kieszeni podatkiem VAT, proszę sięgacie także składką rentową, to jestem po prostu tą postawą zszokowany. Dziękuję bardzo.